postanowiłem zostać Bogiem. No a tak na serio, to po prostu postanowiłem zagrać w grę From Dust. Cześć, z tej strony Erry i zapraszam was serdecznie do oglądania mojej najnowszej serii z gry właśnie From Dust, czyli tłumacząc dosłownie z prochu. I troszkę zmienię formę, mianowicie nie będę robił zerowego odcinka z tej gry, z tej prostej przyczyny, że rozkręca się ona dość powoli i myślę, że bez problemu tutaj będę mógł poopowiadać, co o niej myślę, nie zaburzając tutaj jakby tego, co się dzieje w świecie gry. No i też jakoś niespecjalnie tu jest dużo do opowiadania o grze, tak jak to opowiadałem na przykład o Wiedźminie czy o Gothiku. Z takich rzeczy podstawowych, tu macie oczywiście intro wprowadzające. Gra została wydana przez Ubisoft, a stworzona pod kierownictwem Erika Shahi, który zapewne kojarzy wam się i słusznie z grą Another World. I tak, na początku ukazała się, miała swoją premierę na Xboxie 360 27 lipca 2011 roku i w roku następnym 20 września była premiera polska. Polska premiera nie oznacza oczywiście, że gra ukazała się w polskiej wersji językowej. No a gracze PC-towi musieli troszkę na tą grę poczekać, ponieważ ukazała się ona 17 sierpnia 2011 roku na świecie i 2 lipca 2013 roku w Polsce, więc stosunkowo niedawno. Okej, tutaj się na chwilkę zamknę. Tutaj jest takie króciutkie wprowadzenie. To są nasi ludzie, nasi, można powiedzieć, wyznawcy, ponieważ jest to gra z serii Udawaj Boga, tak jak już się mogliście zorientować. No i tutaj mamy pierwsze takie jakby zadanie, czyli ci ludzie muszą stworzyć tchnienie. I my właśnie będziemy sterować tym tchnieniem, z czym wiąże się kilka specyficznych mechanik. No i cóż, jeszcze może z takich rzeczy technicznych dokończę. Tak, gram na PC-cie, ale oczywiście z podłączonym padem, ponieważ sterowanie jest dużo wygodniejsze. I mam też polską wersję językową, jak zapewne zauważyliście, która została stworzona przez Norka, Wkiwera, Rysia i Manuela Czaszkę. Pozdrawiam tych ludzi i dzięki im za spolszczenie. Tym bardziej, że jest darmowe. Tapi fikira roko so dan kami jawapa. Setela meditasi ni bahagia. Perjela inaweza ole. Okej, właściwie to chyba mogę gadać podczas tych napisów, ponieważ jak zauważyliście, ci ludzie mówią takim specyficznym, no nazwijmy to językiem, który jest w ogóle niezrozumiały. I to jest coś, co mnie osobiście się kojarzy na przykład z Raymanem dwójką. Tam też postaci tak śmiesznie coś tam sobie gaworzyły i to można było uznać za jakąś tam mowę, jakiś język. Gra oczywiście jest porównywana z Populusem, tudzież z Black and White'em, ponieważ jest to właśnie w jakiś tam sposób symulator Boga. No i cóż, w Populusa osobiście nie grałem, w Black and White'a tak. Pewne założenia są tu podobne, mianowicie nie sterujemy bezpośrednio naszymi wyznawcami, tylko mamy tutaj jakiś na nich pośredni sposób. Mnie osobiście ta gra kojarzy się też z Portalem, czyli grą stworzoną przez Valve, a już wam mówię dlaczego. Z tego prostego powodu, że ta gra jest czasami przedstawiana jako strategia, mówię tu o From Dust, z czym ja się nie do końca zgodzę, ponieważ jak zauważycie w trakcie mojej rozgrywki, ta gra to jest bardziej taki zbiór pomieszczeń i tak jak Portal był w pewien sposób taką pokazówką technologiczną, do której dodano fabułę świetną, to się nie ma co okłamywać, ale jednak podstawa to była taka pokazówka technologiczna. Tak samo tutaj mamy kolejne wyspy, na których mamy wykonywać jakieś tam zadania, ale głównie chodzi tutaj o tą właśnie zabawę fizyką,
I z tym właśnie mi się kojarzy, pod tym względem kojarzy mi się ta gra najbardziej z Portalem, gdzie mieliśmy kolejne pomieszczenia, w których chodziło właśnie o to, żebyśmy się wykazali naszą umiejętnością rozwiązywania zagadek, a fabuła gdzieś tam pojawiała się dopiero pod koniec. Tak samo tutaj ta fabuła jest tak troszkę z boku i ona nie jest aż tak istotna jak same te zagadki. No to był taki etap początkowy, wprowadzający, więc tutaj też się za dużo nie działo. To jest filmik, który widzimy po przejściu każdego etapu i tutaj jakimiś tam podziemnymi tunelami nasi ludzie, nasi wyznawcy dostają się na kolejną wyspę. Bardzo klimatyczny jest tutaj przedstawienie świata, bo grafika jest w miarę ładna, to nie jest jakoś nic odkrywczego, ale jest ciekawy styl artystyczny. Ciekawe jest też to, że nasi ludzie nie mają twarzy, znaczy nie mają twarzy, mają twarze, ale mają też pozakładane maski. To nadaje im takiej trochę uniwersalności, choć oczywiście widać, że oni są czarnoskórzy. To się wiąże z jakimś tutaj klimatem wyspiarskim, w którym toczy się akcja gry. No i dobra, mamy kolejne zadanie. Musimy doprowadzić naszych ludzi do wioski. W tym celu muszę kliknąć na totem. Nie będę tych podpowiedzi czytał. Jak chcecie, to możecie sobie je oczywiście czytać. No tam się nic szczególnego nie pojawia. Zainstalowałem sobie spolszczenie. Może nie każdy zna angielski, a chciałby wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Aczkolwiek nie jest to w ogóle wymagane, ponieważ nawet jeśli byście nie znali totalnie żadnego języka, albo nie wiem, trafili jakimś cudem na wersję chińską, to i tak gra jest tak intuicyjna, że spokojnie tutaj możecie sobie poradzić. No a i też fabuła, no nie jest to jakaś rzecz, która strasznie by tutaj była fascynująca i pociągająca. Okej, jak widzicie, wioska zostaje wybudowana, właściwie stworzona, ponieważ moi ludzie odprawiają tutaj rytuał przy totemie, w wyniku czego wioska jest właśnie wybudowywana. Te pierwsze początkowe etapy są naprawdę łatwe, no to są takie samouczki. No i tutaj mamy polecenie, żeby wybudować kolejną wioskę, ale w tym celu muszę wypompować wodę. Było użyte słowo zaabsorbować, można i tak, naciskając jednocześnie lewy i prawy przycisk na padzie, mogę wypuścić całą materię, którą udało mi się zebrać. Okej. No i tutaj klikam znowu A, żeby moi ludzie tędy szli. I tu jest troszkę podobna sprawa jak z lemmingami. Znaczy oni tak sobie bezmyślnie idą i jeżeli jest jakaś przeszkoda, to wtedy pojawia się informacja, że nasi ludzie nie dają sobie rady. Tu akurat musimy wybudować most. Też co jakiś czas pojawia się ścieżka, którą oni idą. Jeżeli ta ścieżka jest biała, to wszystko jest w porządku. A jeżeli jest pomarańczowa, to znaczy, że gdzieś tam nie ma dojścia. Tak jak widzicie tutaj, no mogą sobie bez problemu dojść. Gra wygląda, no tak jak mówiłem, ładnie. Jest, no później jest jeszcze dużo takich ciekawych efektów związanych z mocami, ponieważ poza tymi podstawowymi mocami zbierania ziemi, tudzież później właśnie wody, a później jeszcze lawy, no to mamy też dodatkowo moce. No, jak widzicie, kolejna wioska zostaje wybudowana. Pojawiają się też takie, znaczy pojawia się jeden cel opcjonalny przy każdej mapie. To zaraz będzie ta informacja. Dokładnie tak. Nasi ludzie sadzą roślinki i tym opcjonalnym celem jest zazielenienie całego obszaru danego poziomu. Jeśli to zrobimy, to odblokujemy jakieś tam wspomnienia. W menu jest takie osobne podmenu i tam możemy się dowiedzieć historii naszego plemienia. Jeśli gdzieś jest ziemia, to te roślinki się bez problemu rozprzestrzeniają, tak jak tutaj widać. Bardzo szybko to wszystko postępuje. Na skałach roślinki nie rosną. No ale tutaj możemy zrobić przejście dla roślinek i pójdą dalej. Możemy też do takich kamieni wysłać człowieka, ponieważ to są dodatkowe jakieś fragmenty wspomnień.
No i już jakiś tam ludzik biegnie. Bardzo ładnie. I mamy informację, że doszedł na miejsce. I musimy się dowiedzieć, co on też znalazł. No i odblokowaliśmy nowe wspomnienia. Tym samym też odblokowaliśmy przejście na kolejną wyspę. Z czym ja się jeszcze chwilkę wstrzymam. Dobra, napiłem się, ponieważ troszkę mi zaschło w gardle. Jedna świetna rzecz to fizyka w tej grze. Dlatego też powiedziałem, że to jest dla mnie trochę bardziej demo technologiczne. Tutaj możecie zobaczyć przepiękną deltę. No i ta woda się płynnie rozlewa. Jeśli spróbowałbym zmienić bieg tej rzeki, tego źródła, no to zobaczycie, że ta woda tutaj cały czas ten piasek wypłukuje. No a mnie zależy na tym, żeby cały ten teren zazielenić i jest na to jeden bardzo prosty sposób. Muszę skądś pobrać troszkę piasku i to źródło możemy po prostu zatkać. I tym prościutkim sposobem zaraz nam się tu wszystko pięknie zazieleni. Oczywiście jeśli chcę, jeśli zaszłaby taka potrzeba, to mogę spokojnie to źródło później odkopać. No tutaj dostałem informację, że pojawiają się jakieś stworzenia. One wyglądają troszkę tak niepokojąco, ale nie są w żaden sposób niebezpieczne dla naszych ludzi. Więc nie ma się tu czego obawiać. W lewym dolnym rogu widzicie wskaźnik zalesienia. Już niedługo będzie pełny, więc tutaj sobie odblokuję przejście do kolejnych drzwi. No i dokładnie tak. Zalesiłem całe terytorium i odblokowałem nowe wspomnienie. Te początkowe etapy, tak jak już mówiłem, są naprawdę proste. Ale później zdarzają się no trudniejsze, o wiele trudniejsze. I też mamy coś takiego jak pokój wyzwań, nazwijmy to tak. I tam są pojedyncze etapy niepowiązane ze sobą jakąś historią, bo tutaj mamy tę ciągłość, powiedzmy, tego wątku fabularnego. I w tych komorach są właśnie specjalne wyzwania. Oczywiście ten zielony, świetlisty robaczek to jest tchnienie, czyli to, czym sterujemy. No i o wiele wygodniej jest tu sterować nim na padzie. Ok, przejdźmy do następnego pomieszczenia, do następnej wyspy. Te animacje też są standardowe za każdym razem. Właśnie nasi ludkowie idą przez te jaskinie. Sorry. Więc nawet nie wiem, czy nie będę tego później usuwał. No, artystycznie to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Czy ma to co wiele wspólnego z Populusem? No, jak już mówiłem, w Populusa nie grałem. A z Black and White'em... Black and White skupiał się troszkę na czymś innym. Mianowicie, no tam mieliśmy tego swojego chowańca i wpływaliśmy nie tyle na środowisko, co na naszych ludzi. Kazaliśmy im tam budować różne budowle, co oni też wypełniali. I musieliśmy też podbijać inne wioski w ten czy inny sposób. Tutaj, jak widzicie, chodzi głównie o interakcję z naturą, wioska wybudowana. W lewym górnym rogu też widzicie liczbę 7, taką pulsującą na czerwono. Ona pulsuje, ponieważ miałem mało ludzi. Okej, tutaj się coś pojawiło. Niebezpieczeństwo. Tak, tu jest już nowy motyw wprowadzony. Muszę wysłać człowieka z mojej wioski, żeby odkrył kamień. I na tym kamieniu jest umiejętność taka odpierania wody. To sobie zaraz zobaczycie, o co dokładnie chodzi, jak mój człowieczek to zbierze. Warto jest zamiast torować ścieżkę, co kosztowałoby mnie dużo piasku, udać się wyżej i zmienić tutaj bieg rzeki.
W ten sposób tutaj wszystko nam ładnie wysycha i mój człowieczek bez problemu może sobie dojść. Tak, więc to jest troszkę inaczej niż w Black and White. Tutaj się skupiamy na manipulowaniu otoczeniem. No i to jest też ciekawy aspekt. No bardzo tutaj była chwalona i też warto to podkreślić fizyka. Przede wszystkim wody. No woda się zachowuje tutaj naprawdę świetnie. Wypłukuje ziemię cały czas. Oczywiście spada zgodnie z kierunkiem, jakim ma być. No i tutaj nasz człowieczek pozyskał wiedzę, przenosi ją na latawcu do wioski. I to jest umiejętność odpierania tsunami. Zaraz zobaczycie dokładnie, o co chodzi. A tutaj widzicie, woda nam wypłukała przejście, więc muszę je od nowa stworzyć, żeby mój człowieczek bez problemu tutaj doszedł i zaniósł wiedzę do wioski. Tutaj już zalesienie, jak widzicie, trwa. To jest taki proces. Troszkę on się dzieje, tak powiedzmy, bez naszej woli nawet. No, możemy na niego wpływać, oczywiście przenosząc tutaj, torując drogę na kolejne wyspy. Ale na razie mamy cel główny. Oczywiście ten licznik u góry, minuta 20, pokazuje czas do następnej fali tsunami. I jeśli bym nie zdążył, to moja wioska zostałaby zniszczona. A teraz tu już wiedza zaraz zostanie przekazana. No i dokładnie tak. No i teraz mamy kolejny cel, po prostu iść do następnej wioski. Tylko że obawiam się, że teraz to mi się to nie uda. Tutaj, jak widzicie, nie mogę już zatkać źródła, ponieważ woda leci z góry, ale spróbuję pozbyć się jej tutaj. A znowu tutaj odkopię, bo tu już mi to przejście nie jest potrzebne. A oczywiście chcę tutaj to zakopać, żeby moi ludzie mogli dojść do totemu i chcę ich puścić tędy. Zobaczę, jak mi się to uda. Nie powinno być z tym jakichś większych problemów. No ale zaraz zobaczę. Trzeba się tutaj troszkę namęczyć. A tak, pokażę wam tsunami. No, tsunami już nadchodzi. I gdybym nie miał tej mocy... O, teraz macie przepiękną filmową kamerę. Gdybym nie miał mocy powstrzymania tsunami, no to moja wioska zostałaby zalana. A tak, jest bezpieczna. Tutaj grają na trąbkach ludzie i fale się opierają mojej wiosce. Jasne, jest to fantastyczne nawet bardzo, ale wizualnie wygląda całkiem ładnie. Zresztą no, nikt nie posądzał tej gry, tak mi się wydaje, o to, że będzie jakąś tam wierną symulacją. Chodziło po prostu o to, żeby wiernie zachować te warunki, powiedzmy, fizyczne, tak? Okej, tutaj to przejście zostało zniszczone. Ale spoko, zaraz coś na to poradzimy. Tu to przejście musimy naprawić. No i też cały czas muszę się śpieszyć, ponieważ, jak widzicie, zegar odmierza od nowa. Ojoj. No dobra. Tutaj mam cel oczywiście, żeby tą wioskę drugą zbudować. No do tego celu też dążę. Okej, tu już moi ludzie sobie przejdą. Tędy też, może tylko tutaj troszkę naprawię, żeby ich nie zmyło przypadkiem. No i na tym ta gra polega. W późniejszych etapach będzie o wiele trudniej. Będzie też tsunami, ale pojawi się lawa. A lawa jest o tyle niebezpieczna,
że może podpalać roślinki. Jeśli taki pożar dojdzie do naszej wioski, nie zdążymy go ugasić, no to będzie również krucho. Okej, mam tu jeszcze kupę czasu, więc moi ludzie na spokojnie sobie zdążą dojść, a ja może postaram się przez ten czas utworzyć przejście tutaj, żeby tutaj mogły się rozwijać roślinki, które niedługo się pojawią od kolejnej wioski. No i też mam nadzieję, że uda im się tutaj zalesić ten teren, zanim przyjdzie kolejna fala. Tą wodę stąd oczywiście mogę sobie wylać, a nawet chyba muszę tak zrobić, ponieważ z tego co widzę, tu jest przejście. Więc tej wody stąd muszę się pozbyć. No i w ten sposób właśnie można to zrobić. Podkopując tutaj przejście, ta woda się zacznie wylewać. No i widzicie, kolejna wioska stworzona. Jeszcze ważna rzecz z tej wioski właśnie. Tak, mam zaobserwować wodę wokół jeziorka, ale z mojej wioski wyrusza człowiek z latawcem, ponieważ wiedza nie jest przekazywana tak jakby bezpośrednio, tylko dopiero z czasem. To znaczy, jeśli wybudujemy wioskę, dopiero wtedy wyrusza nasz człowieczek z latawcem. No i on musi do wioski dojść i taką wiedzę przekazać. Okej. Jak tu sytuacja wygląda? Może pomóżmy troszkę wodzie. Jest też... No jest przede wszystkim kilka sposobów. Mógłbym tą wodę wylewać ręcznie. Mogę zrobić właśnie coś takiego. A kolejnym sposobem jest to, że mogę skądś pozyskać piasek. Sprawić, że to przejście będzie wyżej. Więc można tutaj naprawdę sobie pokombinować. No i w pewien sposób daje to jakąś tam możliwość manipulacji. Dobra. Jak tam zalesienie? No wygląda dość nieźle. Tu się ładnie powinno rozprzestrzenić jeszcze. I w ciągu tych 3 minut przed następną falą powinienem się wyrobić. To jest taki cel oczywiście opcjonalny, to zalesienie, nie musimy tego robić. O, człowieczek z latawcem już dotarł, więc moja kolejna wioska jest bezpieczna. Poczekam jeszcze tylko troszkę, aż tutaj rośliny zdobędą władanie nad wyspą. No i tak jak mówiłem, cel opcjonalny, ale można te informacje zbierać i później w menu pojawi się informacja dotycząca naszego plemienia. No i tu mam kolejne wspomnienie, terytoria. Jeśli będziecie chcieli, to mogę później zrobić króciutki filmik z tymi wszystkimi informacjami. Będziecie sobie mogli zastopować i też poczytać, w jaki sposób to wzbogaca historię tego świata. Ale tak jak mówiłem, no ona nie jest jakaś specjalnie odkrywcza i jest bardziej pretekstem właśnie do przedstawiania tych kolejnych wysp i kolejnych wyzwań niż jakąś tam historią interesującą samą w sobie. No i dobra, 5 ludzi doprowadziłem do przejścia, więc możemy udać się dalej. Oczywiście, tak jak widzieliście tutaj w tekście, nasi ludzie cały czas poszukują starożytnych, którzy umieli się komunikować z naturą bezpośrednio i mieli po prostu moc żywiołów. No nasi ludzie nie mogą tego robić, ale no, tak jak mówiłem, to jest jakaś tam fabuła taka umowna. No i dobrze, kolejny raz mamy niedużo czasu do tsunami, a właściwie tsunami już jest, ale tutaj nas ochroni mur, przy czym w
fale się przelewają właśnie w niektórych miejscach. No i tu musimy ten mur naprawić. Najlepiej jest to zrobić za pomocą lawy, ponieważ lawa później zamienia się w skałę, więc jest to jakiś tam najtrwalszy sposób. No, gra ma mnóstwo podpowiedzi, mniej lub bardziej sensownych, ale okej, więc to będzie wszystko w tym odcinku. Tą wyspę i też kolejne pokażę wam w następnym, a na razie dzięki bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania tej serii i oczywiście innych serii, które kontynuuję. Możecie zasubskrybować, zalajkować, będzie mi miło i będzie to dla mnie jakiś sygnał, że fajnie, że robię to, co robię. Okej, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!